I przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku. Ten projekt uchwały został dzisiaj przygotowany przez grupę z radnych na wniosek, na prośbę, można powiedzieć, ze względu na informację przekazaną przez Wydział Sportu. A sprawa dotyczy naszych zadań związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Tak jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku środki przeznaczone na konkurs grantowy i na te zajęcia zostały zablokowane, pomimo w zasadzie jakimś stopniu rozstrzygnięcia tego konkursu. No są to środki, które są przekazywane dla klubów sportowych, którzy się składają wnioski i uczestniczą w tym konkursie ofert. No, tak jak Państwu to relacjonowałem, wakacje, ja zbudziłem duży wysiłek w to, aby te środki wtedy zostały odblokowane i uruchomione, na to się nie powiodło. Pan skarbnik tutaj pozostał nieugięty. To może tak kwota 40 tysięcy złotych, tak naprawdę nie miała najmniejszego znaczenia dla ratowania finansów miejskich, a tak się stało. Wtedy pani dyrektor Wydziału Sportu obiecała, że ten konkurs ofert, w ramach którego znajdą się nasze zadania, odbędzie się jak najszybciej w zimie, w styczniu, w lutym, tak aby jeszcze zdążyć jak gdyby przed tymi blokadami. Natomiast faktycznie jest możliwość, aby te zajęcia sportowo-rekreacyjne zaczęły się tam z początkiem wakacji. Natomiast potrzeba jakoś tutaj dostosować ten zapis naszej uchwały. I stąd jest taka propozycja urzędników Wydziału Sportu, aby zmienić ten zapis organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim na organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, już nie dodając tego w okresie letnim. No dzięki temu jakby ten konkurs będzie mógł się odbyć jakby w tej pierwszej turze. Natomiast no, nie ma przeszkód, żeby tak naprawdę te zajęcia w tym okresie letnim, wakacyjnym się odbyły, ale tak jak mówię, no chodzi o to, żeby ustrzec się, żeby jak najszybciej ten konkurs się rozstrzygnął, krótko mówiąc. Tutaj paragraf pierwszy brzmi następująco. Zmienia się zakres zadania określonego w paragrafie drugim ustęp pierwszy uchwały z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim na organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych. Także to tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Panie radny, proszę. Tak, ale rozumiem, to znaczy z moich rozmów z klubami wynika, że oni te zajęcia chcą wprowadzić w okresie letnim, tylko nie tak jak w ostatnich latach, powiedzmy od 1 sierpnia do września, tylko od tam, nie, 20, od początku wakacji, od 20 do 30 czerwca i do końca lipca. Krótko mówiąc, tutaj urzędnicy jak gdyby obawiali się, że pozostawienie tego zapisu w okresie letnim będzie determinować konieczność uwzględnienia tych naszych zadań dopiero w tej drugiej turze jak gdyby tego konkursu ofert. Doświadczenia teraz są takie, że im później ten konkurs
się odbywa i później jakieś zadanie jest realizowane, tym niestety jest większe zagrożenie z zablokowaniem środków finansowych. Myślę, że za racjonalne należy uznać tutaj przyjęcie tych uwag i dokonanie tej korekty dla PiS. Na pewno, nie, bo to na pewno. Ja dostałem taką zdecydowane zapewnienie ze strony pani dyrektor Mikołajczyk, że te nasze zadania zostaną uwzględnione w tym konkursie, jakby w tym pierwszym etapie, który będzie się teraz rozstrzygał w zimie. No, nie, czy ktoś z Państwa radny w tej sprawie chciałby zabrać głos? Gdyby to nie przeszło przez Komisję Sportu, no z tego względu, że to dzisiaj ten temat się pojawił, ale nie ma po prostu na co czekać. Nikt poprawki nie zgłasza, rozumiem, nikt też nie chce dyskutować. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku według druku nr 313. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.